Największe starcie tej wojny. Armia Putina otacza całą Ukrainę. To był rok trudnych, необходимych decyzji. We're all worried about what Putin might do. Major ground offensive sometime, you know, in the next 2 to 3 months. Это был год, который многое расставит. He wants the Ukrainians to give up, to surrender. But the next 2 or 3 weeks will be absolutely critical. Późny wieczór, godzina w okolicy 22. To wówczas granicę rosyjsko-białoruską przekroczył tajemniczy pociąg, który został uchwycony przez niezależnych dziennikarzy publikujących swoje treści na telegramie pod nazwą Białoruski Hajun. Jak się już z rana okazało, był to kolejny przerzut wojska i broni, jaki od mniej więcej 2 tygodni intensywnie prowadzi Rosja. Pociąg dotarł do stacji Witebsk. W wagonach znajdowała się grupa około 700 do 800 osób, stanowiących personel rosyjskiej armii. Podobne składy uchwycono z czwartku na piątek, a także z wtorku na środę, przy czym nie ma pewności, jaka jest prawdziwa skala przerzutu wojsk i jak długo już trwa. Putin najprawdopodobniej planuje przeprowadzić zmasowany atak na Kijów, znacznie większy od tego, jaki miał miejsce na początku wojny. Ministerstwo Obrony Białorusi zdradziło termin zapowiadanych już wcześniej wspólnych ćwiczeń lotniczych z Rosją. Białoruscy i rosyjscy żołnierze będą ćwiczyć razem od 16 stycznia do 1 lutego. Oficjalnie ma przybyć kolejnych 1500 jednostek. Jednak jaka jest rzeczywista skala przerzutu armii, to ciężko na ten moment oszacować. Różne źródła mówią o możliwej kumulacji od 20 do nawet 60 tysięcy rosyjskich jednostek na Białorusi. Byłoby to nawet 2 razy więcej niż przed inwazją w lutym 2022 roku. Ja очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке наших вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего отечества. Ну и самое важное, самое главное, мы с вашими начальниками, комдивом договорились, что вы скажете о недостатках. Потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме, готовить и белорусов, и россиян. Вы не думаете, что вот как командир, спасибо, вы нам помогли и прочее. Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Putin zbiera też armię w Rosji, a ukraiński wywiad twierdzi, że już na dniach, po świętach, ogłoszona zostanie kolejna mobilizacja i zakaz wyjazdu z kraju mężczyzn pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. W święta w mediach stworzona została nawet nagonka na tych, co z kraju uciekają, aby pokazać w społeczeństwie, kto jest słaby i jest wrogiem ojczyzny. Oni niedawno квартиру сняли. Мужик крутой, в банке работает. Уезжаете куда? В Грузию, не совсем. Вот и этот побежал. У нас на работе тоже несколько мальчиков уехало. Да, мальчики уехали, мужчины остались. To, co teraz widzicie, to ułożone w czasie zmiany, ujęte na zdjęciach satelitarnych. Na pierwszy rzut obóz Liasnowski z początku 2022 roku i ujęcie z 31 października. To natomiast stacja kolejowa Werajsty w pobliżu poligonu Repiszcha koło Osipowiczów na Białorusi. Jeden z wielu poligonów ze sprzętem, jakie zostały tam rozlokowane. Fotografia także datowana na 31 października. Następna będzie Lasvida czy baza lotnicza Masulischy. W kolejnych miesiącach do teraz Rosjanie wysyłają na Białoruś coraz więcej sprzętu. Widać zatem, że Putin zrobi teraz wszystko, żeby na większą skalę powtórzyć to, co miało miejsce na początku 2022 roku. Więc historia zatoczy koło. Dlatego dziś sprawdzę dla Was, jak może wyglądać nowa faza wojny i jak przygotowani są na nią Ukraińcy. Dlaczego może być ona jeszcze bardziej wyniszczająca, niż miało to miejsce do tej pory. Oraz jakie plany Putin ma dalej wobec Ukrainy w ujęciu geopolitycznym i zmian terytorialnych. To tylko kilka tematów, jakie dziś się pojawią. Dlatego teraz, po wstawce, zapraszam Was na ciąg dalszy tego najnowszego raportu z wojny.
Pamiętajcie o tym, że każdy mój materiał jest analizą i nie wszystkie przedstawione w nim teorie muszą się później sprawdzić. Właśnie po to dostępna jest sekcja komentarzy, w której możecie wyrazić własną ekspresję i włączyć się do dyskusji na wybrany temat. W końcu nikt nie jest nieomylny. Wracamy teraz też z unikalną koszulką lub bluzą dla tej osoby, której komentarz będzie miał najwięcej polubień pod filmem. Projekt zobaczycie już w następnych materiałach, więc jeśli chcecie mieć nasze unikalne ubrania, to pamiętajcie o komentarzach. Natomiast jeśli doceniacie to, co robię i jednocześnie lubicie gry planszowe, to polecam Wam naszą grę planszową Globalista. Na szczęście jeszcze trochę egzemplarzy po świętach nam zostało. Niemniej pewnie skończą się do końca miesiąca, a pograć warto. Zresztą grę chwalicie i lubicie. Można fajnie powalczyć z innymi w geopolitycznym świecie. Na naszej stronie www.globalista.pl znajdziecie też stare ozdobne mapy zapakowane tak, żebyście czerpali przyjemność z ich otwierania. Do tego też pieniądze z PRL-u, nasze dekoracyjne świece w kształcie ziemi, globusy, naklejki państw, zestawy barmańskie, a także wiele, wiele innych. Ponieważ sklep ciągle ulepszamy i powiększamy, bo rozwój to podstawa. Niedługo możecie też się spodziewać zapowiadanego update'u Mablorda oraz kilku innych projektach, o których Wam jeszcze wcześniej nie mówiłem. Natomiast jeśli szukacie sprawdzonych i szybkich informacji ze świata, to polecam Wam też nasz kanał Global Daily. Występuję tam ja, mój tata czy też Kami. Link do Daily, sklepu i innych naszych rzeczy znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz lecimy już z materiałem. Putin zamierza powtórzyć ubiegłoroczny atak na Kijów, ale tym razem biorąc pod uwagę wszystkie pomyłki logistyczne i znacznie większą, około 10-krotnie większą armię. Prognozuje ukraiński dziennikarz Iwan Jakowyna na łamach tygodnika Nowoje Wriemia. Jak wskazał Iwan Jakowyna, Kreml widzi kilka zalet ofensywy w kierunku kijowskim. Po pierwsze, miasto znajduje się stosunkowo blisko granicy z Rosją. Jeśli spojrzymy na mapę, to w przypadku Federacji Rosyjskiej to tylko 200 km. Z Białorusi miejscami jest to niecałe 100 km, to znacznie bliżej niż rozciąga się teraz front na południu kraju. Co więcej, tereny na północy Ukrainy są znacznie prostsze w kontekście działań operacyjnych z uwagi na niziny, jakie otaczają Kijów. Większy problem może być z bagnami. Jednak najzimniejszy okres przypada w tym regionie właśnie na końcówkę stycznia i początek lutego, więc ziemia będzie skuta lodem. Żołnierze zatem mieliby uproszczone zadanie i nie musieliby pokonywać wielu setek kilometrów. Ponadto bazy zaopatrzeniowe armii rosyjskiej można umieścić przy samej granicy, ponieważ Ukraina najprawdopodobniej nie będzie ich bombardować, gdyż to niosłoby za sobą ryzyko włączenia się w konflikt także Łukaszenki, a to wariant z początku skrajnie negatywny, mimo że w dalszej perspektywie niósłby szansę włączenia w wojnę przeciwników dyktatury z Mińska. My przyjechali w Republikę Białoruś okazać pomoc bractwu białoruskiemu narodowi, gotowi wypełnić любые задачи, które получим от командования. То есть у нас настроение всех боевое, дух боевой, готовы выполнить любые задачи. Мы прибыли из центрального региона России, конкретно я с Москвы. Мы приехали помочь братскому народу Республики Беларусь, усилить их границы, для того, чтобы все почувствовали, как сплочены народы России и Беларуси. Zajęcie Kijowa, jak stwierdził ukraiński publicysta, znacznie ułatwiłoby Rosjanom logistykę oraz pozwoliłoby Władimirowi Putinowi natychmiast ogłosić się zwycięzcą i podyktować warunki pokoju. Ukraińcy jednak na ten wariant, jak twierdzi Zeleński i Zachód, są gotowi. Tym bardziej, że Waszyngton ogłosił kilkanaście z rzędu największych pakietów pomocy, a Niemcy zdecydowali się nawet wysłać swoje baterie Patriot do obrony Kijowa. Siła armii ukraińskiej w tym regionie jest znaczna, a na granicy z Białorusią ma stacjonować nawet 100 tysięcy wojsk obrony terytorialnej. W środę 4 stycznia Franek Wieczorka, doradca liderki białoruskiej demokratycznej opozycji Swietłany Cichanouskiej, poinformował o ogłoszonym w Borysowie komunikacie wzywającym mężczyzn w wieku poborowym do udania się do komisji wojskowych w celu wyjaśnienia danych. Na Białorusi sprawdzane są już od dłuższego czasu zdolności mobilizacyjne. Jednak Aleksandr Łukaszenka wciąż nie zdecydował się na taki ruch, mimo wyraźnego nacisku Kremla. Niemniej spowodowało to, że od początku stycznia ukraińskie wojsko prowadzi ćwiczenia na granicy z Białorusią na wypadek ataku z tego kierunku. Na danym etapie podrozdzielenia Wojsk Sił Rosyjskiej Federacji gotowe k wypełnieniu zadań po przeznaczeniu. Chciałbym od zjednoczenia podziękować Was лично za okazaną pomoc w rozwiązaniu, okazaniu pomocy w ubezpieczeniu, w części касающейся się мероприятий, проводимых по подготовке личного состава, и сказать вам большое спасибо за оказанную вами помощь. С
соединение в составе совместной группировки к выполнению задач по предназначению готово. Общее дело делаем, так что... Co więcej, ciągle powstają nowe umocnienia, które teraz widzicie na ekranie. Do tego też liczne kamery monitoringu, które kontrolują sytuację na granicy 24 godziny na dobę. Jest to jedno z najlepiej chronionych obecnie miejsc w Europie. Co ciekawe, jest jedno przejście graniczne, które umożliwia przejście pomiędzy oboma krajami i wciąż funkcjonuje. Inne na ten moment zostały wstrzymane w celu lepszej ochrony. Natomiast funkcjonujące przejście graniczne znajduje się na Wołyniu w miejscowości Mokrany. Przejść można tylko na piechotę i jest to żmudny proces pod względem procedur oraz kontroli. W ciągu ponad 10 miesięcy wojny Rosjanie stracili już według informacji ukraińskiego sztabu ponad 111 tysięcy żołnierzy, 3080 czołgów, 285 samolotów, 275 śmigłowców, 2069 systemów artyleryjskich, 1856 dronów i 6147 pojazdów opancerzonych. Straty są duże, przez co muszą zostać uzupełnione. Mykola Bieliskow, naukowiec z Instytutu Studiów Strategicznych w Kijowie, na podstawie zdjęć satelitarnych oraz relacji Pentagonu oszacował dotychczasową liczbę wojsk rosyjskich użytych do agresji na około 200 do 250 tysięcy żołnierzy już po mobilizacji. Władimir Putin znacznie te liczby zaniża i twierdzi, że możliwości mobilizacyjne rosyjskiej armii są prawie nieograniczone. 150 tysięcy znajduje się w в зоне проведения операции. 150 тысяч, то есть половина в войсках, в группировке, находится в группировке. Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина только, это 77 тысяч, находятся непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны. Или проходят дополнительную подготовку, ну вот в зоне. Putin twierdzi też, że Zachód Rosję oszukuje już od dawna, więc sięgnie po wszystkie możliwości zbrojne poza bronią nuklearną, aby tą wojnę wygrać. Такая угроза нарастает, здесь что греха таить, по поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый, но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Krótko mówiąc, ta relacja pokrywa się z wywiadem ukraińskim, ale też z tym amerykańskim, gdzie w styczniu Moskwa planuje przeprowadzić dalszą, bardziej rozbudowaną mobilizację opiewającą na ponad 500 000 ludzi. Szojgu natomiast jeszcze niecały miesiąc temu twierdził, że nie ma mowy o dalszej mobilizacji, gdyż 82 tysiące ludzi zostało już wysłanych na Ukrainę, a 210 tysięcy zmobilizowanych pozostaje w Rosji na ćwiczeniach i mogą zostać wysłani dosłownie w każdej chwili. Putin dąży obecnie do otoczenia Ukrainy, a powtórka wariantu z początku wojny wydaje się nadzwyczaj realna, ponieważ tylko dalsze postępy pozwolą przeprowadzić jakiekolwiek negocjacje. Pytanie tylko, czy Kijów mógłby pójść na jakieś ustępstwa. To wydaje się raczej niemożliwe, jeśli wsłuchamy się w wypowiedzi liderów z Kijowa. Ci, kto продолжал terror против naszej страны i посылал всех этих ваших людей на убой, отказывались от наших предложений о прекращении российской агрессии, точно не ценят жизни и тем более не стремятся к миру. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на... W tym roku przypada 170. rocznica wkroczenia Rosji do znajdujących się pod zwierzchnictwem Turcji księstw naddunajskich, co wówczas, chwilę później, doprowadziło do wybuchu wojny krymskiej w latach 1853-1856. Car Mikołaj II przypuszczał, że Turcy zgodzą się na ustępstwa terytorialne i specjalne prawa dla społeczności prawosławnej. Co więcej, władcy z Petersburga byli wówczas przekonani, że Zachód Ottomanom nie pomoże, bo ci są zbyt słabi.
Zdobycie Konstantynopola i niemal pełnej kontroli nad Morzem Czarnym było kuszące. Jednak Zachód wówczas pomógł, ponieważ nie chciał pozwolić na zbyt wielkie umocnienie Rosji. Dziś mamy do czynienia z czymś podobnym. Jeśli Rosja zdobyłaby kontrolę nad Ukrainą, pozyskałaby potrzebną jej populację, bogate w surowce ukraińskie ziemie, elektrownie atomowe oraz szersze wpływy w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego w tej wojnie można znaleźć wiele analogii w historii. I raczej mało prawdopodobne wydaje się, aby Ukraina przegrała. Niemniej potencjalna porażka Putina zakończyłaby się kompromitacją, więc wojna będzie trwać przynajmniej tak długo, jak Wołodia będzie żyć. Ukraińcy poszliby na pewne ustępstwa, którymi byłyby przynajmniej te tereny, które teraz są zajęte, co w teorii dla Rosji byłoby wystarczające, bo przecież zapewniłoby korytarz do Krymu. Jednak Putin wie, że realizacja tego planu wymagałaby pozyskania dodatkowych terenów, a już zwłaszcza Kijowa. Wówczas negocjacje pokojowe być może byłyby możliwe. Co niebezpieczne, niemiecka lewica i niemal 70% Francuzów chciałoby zakończenia tego konfliktu już teraz ustępstwami terytorialnymi Ukrainy. Jednak na to nie pozwoli USA. W końcu to nie chodzi już tylko o demokrację czy prawa człowieka, chociaż wiadomo, to też kluczowy aspekt. Ale ważne dla Amerykanów są także interesy. Ta wojna za niedługo będzie ich już łącznie kosztować ponad 100 miliardów dolarów. To inwestycja, która kiedyś ma się zwrócić. A biorąc pod uwagę surowce oraz położenie tego kraju oraz rolę, jaką może odgrywać w rozpadzie Rosji, to raczej Waszyngton takiej opcji nie odpuści. Pewne jest jedno. W najbliższych tygodniach czy nawet dniach Putin wojsk do baz otaczających Ukrainę będzie wysyłać coraz więcej, co zresztą już robi, a mobilizacja potajemnie trwa nawet w tym momencie. To wojna na wyniszczenie, a jej kolejny etap będzie jeszcze bardziej destruktywny. Ciekawym tematem pozostaje jeszcze ta kobieta, którą teraz widzicie. Jest ona z Putinem niemal zawsze i na Reddicie, Wykopie i innych portalach dyskusyjnych trwa debata, kim ona może być. Wiele ludzi, którzy w różnych sytuacjach z Putinem występują, to są te same osoby. Jeśli macie jakieś sugestie, to dajcie znać. Wracając jednak do wojny. Wiele wyjaśni się pewnie w czasie ćwiczeń rosyjsko-białoruskich, ale to raczej dopiero wstęp do tego, co stanie się w lutym, ponieważ wówczas, pomimo mrozu, może być naprawdę gorąco, ale na polu walki. Dziękuję Wam za dziś. Trzymajcie się. Cześć.